Dzień dobry. Witamy 15 dnia wyprawy. Myśmy się tu doliczyli, że 15, bo się mamy piątek, początek trzeciego tygodnia. Myśmy 13 wyjeżdżali, dzisiaj z 20 tam, któryś nie pamiętam. I co ciekawe, dzisiaj Niedek rano wziął telefon i okazało się czas. Z Polskim wyrównał, bo w Egipcie na czas zimowy przechodzą, żeby było ciekawiej, z czwartku na piątek. Ja Niedka oczywiście tutaj wyśmiałem, mówię, jak co ty blondynko, jaki zmiana czasu z czwartku na piątek, a przecież to się w sobotę na niedzielę zmienia. Ale Niedźwiadek patrzył tam na internety, na Google mapy i wyczytał, że w Egipcie zmieniają właśnie na początek ich weekendu, a ich weekend się zaczyna od piątku. Czyli znaczy Niedźwiadek wyczytał w internecie, że zmieniają czas. Tak, tak. Że ten czas jest zmieniany, ale w związku z tym, że to jest inny weekend, no to zmieniają właśnie według naszego czas, dnia, tygodnia, czwartek, piątek, tak? No ale jakby czwartek, nie było, mamy ten czas, ten sam czas co w Polsce. Chwilę. Aż do soboty wieczora, czy do niedzieli rana, kiedy to z kolei Polska odjedzie. Tak. Godzinę do tyłu na czas zimowy. No to taka anegdotka, natomiast teraz to co ważne, to idziemy zgodnie z obietnicą wczorajszą. Zanim popłyniemy dalej promem na drugi brzeg Wisły i tam będziemy dalej szaleli, no to będą atrakcje, ale to o tym powiem potem. Teraz chcemy tu wejść na to coś. Ja doczytałem tam, że to są jakieś te grobowce, ciągle zapominam, do stojników, tak, w języku polskim. Tombs of the Nobles. I to jest to pierwsze pięterko, tak się wyrażę. A potem dalej jest tam taki, widzimy taka pagoda na samej górze. To jest punkt widokowy, rzekomo najlepszy punkt widokowy na cały Asłan, więc zobaczymy, jak tu się uda wejść. Wszak chyst już jest dość konkretny. No a potem z kolei będziemy dalej wyjść, państwo też samochodem chyba wynajętym, państwo biali. A potem będziemy tam dalej do promu szli, co wczoraj, i płynienie na drugi brzeg, ale to powiedziałem, to potem nie wyprzedzajmy faktów, ale skupmy się na pierwszym punkcie dzisiejszego programu, tak? Dziadek chce pokazać, że mam czapkę, chyba przybudko, tak? Mam czapkę, mam będzie koszulkę, tak ładną. Solą koszulkę. No nie, no nikt nie zauważyłby, a ty musisz wszystko mówić. Założyłem, że na razie założę, bo później myślę. Koniki są, wielbłądy też są. Dałem z takim cyckiem właśnie te wielbłądy, więc ja bym takiego z cyckiem wielbłąda raczej nie wsiadł, pamiętając tego, w Maroku to miał taką haramę jak na motorze, a i tak bujało, że myślałem, że się spierdolę z tego wielbłąda. A jak ładnie wali. Nasze były może wcześniej wykupane. Dobra, Jadek, próbuję, zobaczymy, co tu się da zrobić z podejściem. Mamy bileciki kupione, dziadku, tak? Tak jest. Niedźwiadek schował jedyne 100 funtów od łebka, czyli 200 w całości, czyli w granicach mówimy co 3 dolarów na jednego niedźwiedzia. No i co? Idziemy. Tu się można też wielbłądem teoretycznie sobie podjechać, jak ktoś bardzo chciał. Ale my sknery stare to spróbujemy. Nie, no czy ja żartuję, no bo to jest cały fan podejść, prawda? Właśnie, otóż to. Panie w jakimś dziwnym języku mówią. Kwazisłowiańskim jakimś, ale coś mi tutaj to. Nic mi to nie mówi. Może serbski, to się spytam panie z bliska, jakie będziemy mijali. A my wkroczyliśmy, proszę państwa, na ścieżkę podejścia schodami. Widzimy pan Chin z parasolką jedną, bo faktycznie słoneczko tak daje, że nie ma tak ładnej jak moja, nie ma. Ale zobaczyć. Młodość ma swoje prawa. Kruszył niedźwiadek z kopyta. To stary już prawie, że na ojomie. A ta leci jak sarna. Tak to jest, jak się młodszego niedźwiadka znajdzie. Ale to takie uroki, mili państwo. No dobrze. Jeszcze dalej trzeba iść schodami. Fantastycznie. To co? Udało się wejść na pierwszy poziom na razie. Niedźwiadek widzimy w ogóle. Zero. Wrażenie jak to zrobiło. Stary już prawie, że otarł się o ten kostnicę. Ojom, ta. No widok jest ładny. I mili państwo, tak jeszcze przy okazji, tam widzimy jest ta przystań promu po drugiej stronie brzegu, gdzie wczorajśmy dopływali, odpływali, a tu jest przystań, więc ten prom tak płynie, opływa tą wysepkę, co było wcześniej widać, i tam nawraca do przystań. No co, a my idziemy tu dalej na górę, całą górę chcę tutaj zobaczyć. Pan coś kimś kluczem mówił, może od zakrystii, cholera go wie.
Ale tu jest taki... Okej. Let's continue here, maybe. Aj. No jest jakieś tutaj, proszę Państwa, widzimy ustrojstwo. Aha. Doktor, okej. I see. Mamy widok na nasze schody. Proszę Państwa, tu jest reszta przybytku. Tak, jak mówiłem wcześniej na dole, to były grobowce dostojników, jak rozumiem, czyli nie królewskie, tylko osób, które jakoś tam się posławiły, zasłużyły sobie się, jak powiedział Pan, jakichś lekarzy prawdopodobnie, innych jakichś administratorów tutaj, urzędasów wszelakich, prawda? Tak, więc no, widzimy. I było to na wzgórzu, z widokiem na miasto. Tak, i tu są widzimy śmieciuszki, jak to wszędzie. Współczesność przenika się. Śmieciuszki oczywiście, plasticzki są, woreczki. Tak. Idziemy za panem na pokuszenie. Pan mnie coś otwierał. Ciekawe, co mnie tam otwierał. A na razie tutaj się widokiem delektuję. Widok jest faktycznie ładny. Tu jest... No właśnie, słyszę to, już mi to... podpowiada. Widok na wyspę, jedną z kilku wysp na rzece. A my idziemy dalej do góry. Dobrze, zatem wchodzimy tutaj do... This is Arfantin. Ale pan coś tu dopiero włącza, bo tu było tak generalnie dużo widać. Ale co najbardziej miłe, że to tak pochłodnie niedźwiadku jest, prawda? Przyznasz. O, jakieś tu widzimy hieroglify. A tu mumia niedźwiadku. Tak oczywiście może mumię pierdykniemy. Tam na tym Wawrzyszew, jak się takie mumie byśmy tam pochowali, bo to by się... Tak. O, tu chyba dalej się nie wchodzi. Tu jakiś taki ołtarzek bym powiedział. Ale też ta jakby budowa jest też tam. Oczywiście, no tak. Kolumny i właśnie ma być w skale, tak? Ma być to tutaj schowane. O paniach powiem więcej, jak wyjdziemy na świeże powietrze. Opowiem historię. Pan mówi, że to są rzymskie kości. Ja. Może Julius Caesar? No, no. Bons. Pasujące. Także tu byliśmy w tym u tych mumii, w tym grobowcu. A teraz się wyszliśmy na powietrze lekko studzić, nagrzać w cieplutkim słoneczku i widokiem na okolice nacieszyć. Czekając na panie, patrzymy sobie tutaj na widok. Tam widzimy płynie prom. Ten, który my będziemy też płynie dzisiaj za chwilkę, bo mnie tą wysepką opływał. I tam do tego, do doku płynął. Tu widzimy są różne żaglóweczki, te w celucie, to jakoś się tak nazywa pochol chyba. A tu już pokazałem się temu, ale pokażę jeszcze raz, taka jedna z tych wysep tutaj na środku Nilu. Za jakąś tu widzimy infrastrukturą hotelową. Bajery, rowery, tu jakaś kolejna wyspa. To nie jest tym ogrodem potężnym, czy to dalej? Nie wiem, wiesz, tutaj nie jestem w stanie pójść w polemikę w tym zakresie. Ważne jest, że tam dalej, oczywiście w oddali mamy jedną i drugą zaporę. Nie wiem, czy to widać, a tego nie widać pewnie z tej odległości, ale tam na pewno, uwierzcie nam na słowo, drodzy oglądacze, są te zapory, któreśmy wczoraj z bliska widzieli. Zatem idziemy dalej. Tu nam pan wskazał szlak taki mniej więcej. Tu widać, ludzie chodzili, bo ślady są. A trzeba z szacunkiem dla zbocza atakować.
Więc idziemy rozważnie. Niedzielek nawet nie biegnie dla odmiany. Jak ma w zwyczaju. Mały postój na złapanie oddechu i delektację się widokiem. Tam gdzieś nasz obiekt a propos będzie noclegowy. Niedźwiadku, jak się podoba? Cudownie. A fakt, że podejście nie dla każdego myślę, bo tak jest jednak taki luźny, tu widzimy żwirek momentami, kamiorki i takie te pochyłe kamyki duże. Więc ważne mieć dobre buty, aczkolwiek tutaj patrząc po śladach, ma wrażenie, że tu nawet w czapeczkach wchodzili jesteś samobójcy, ale to tego raczej myślę nie polecamy. No a tak Giewont myślę, to jednak tutaj jest taki bardziej szybki grunt pod nogami i można naprawdę fajnie zjechać na Dubsku do samego Nilu przy odrobinie szczęścia, jak noga się poślizgnie. Ja to może pokażę końcówkę podejścia, bo tu się już tak zrobię bardziej, powiedziałbym, bezpiecznie. Już takie są te miejsca, żeby nogę postawić, bardziej oczywiste niż było tam wcześniej. Więc nie trzeba się rączkami aż tak bardzo asekurować. A, szaleństwo, voilà. A, zobaczyć jaki widok. A co zobacz, a niedźwiadek. Jakby wyszedł do Biedronki po zakup. Zero zmęczenia. A, się widzę. Można powiedzieć, że niedźwiadek szczytuje. Na sam szczyt wszedł tego wzgórza. Już prawie dochodzi, tak się wyrażę, do tego szczytu. Stary niedźwiedź też tutaj się wdrapał, żeby nie było, że jest gorszy od młodego. Gdzie tam gorszy? Pewnie można, tylko się postarać nie zrąbać. Tak, i tu się zaczyna ta pustynia, przez którą ta droga pustynna zasłanu do Luksoru prowadzi. Tam jakaś sowa mi tam mnie nawołuje. Proszę zobaczyć, jak mały kawałek jest zielono od brzegu, tyle ile wody starcza, a dalej już jest, prawda, pustynnie. A to zobaczmy, górski niedźwiadek się wgramolił. Tak na marginesie, mili państwo, tutaj wypatrzyłem moim sokolim wzrokiem, tu jest szlak, którym zapewne wielbłądy podchodzą z turystami, jest tak bardziej trawersem, łagodnie, więc tym się zejdziemy, żeby na tyłku nie ryzykować zjazdu. I widok z drugiego zbocza, południowego dla odmiany. Niedźwiadek pierwsze obrażenia doznał na podejściu, gdzieś jakiś kamień obtarł lekko. No ale przeżyjesz, miejmy nadzieję, tak? Pomyślimy, zobaczymy. A tu, mili państwo, widok z tego tutaj zadaszonego wierzchołka. Jest miło, bo jest chłod faktycznie. Tam jest nasz obiekt, potwierdzam, gdzieś. Ten drugi biały. Chyba. Chyba tak. Tu jest ta pustynia, przez którąśmy wczoraj przejeżdżali, jadąc do naszego obiektu. I tam jest ta mieścinka, taka ta mniej turystyczna część, do której Nubijczycy się wczoraj z promem wieczorem z miasta przeprawiali. No a tu oczywiście mamy widok na południe, na te wszystkie wyspy, jak już mówiłem wcześniej. No i tam w oddali są gdzieś te tamy, jedna i druga, wyższa, niższa i wyższa. Nie bardzo to z tej perspektywy widać, ale
uwierzcie, drodzy widzowie, że tak, na pewno tam one są. Jak zejście niedźwiadku? Dobry szlak, bo szlak dla wielu błędów wybrałem. No i niedźwiedzie mogą zejść, tak? Takim szlakiem. Więc co tu zobaczmy na to jeszcze, bo na tym nas nie było. Żeśmy przy podejściu ominęli ten wzgórek tutaj. Tam raz spojrzymy. Tam są chyba te właśnie te groty. Nam pan pokazywał, pod nami mam wrażenie, tak. Gdzie okiem sięgnąć, tam fajne widoki. I co, dziadku, podobało się to miejsce? Tak. Polecamy. Mało ludzi na szczęście. Mało ludzi. Pan nieupierliwy, ten co był przynajmniej. Więc to i tak bardzo miło jak na egipskie warunki. Hyc jak zawsze o tej porze, ale widoki przednie. Więc faktycznie polecamy. No może oczywiście bliżej końca dnia byłoby jeszcze fajniej. No ale my... Tak, no my akurat dzisiaj nie mamy takiej opcji za bardzo. Więc był wybór mniejszego zła. Ale gdyby ktoś mógł, tak powiedzmy tam, nie wiem, 15, 16, to może byłoby faktycznie nawet jeszcze fajnie. No właśnie, gdybyśmy wczoraj, to można się tak faktycznie wcześniej pofatygowali. No ale co zrobić? Nauka na błędach. Tak, te bulwary faktycznie dupy nie urywały faktycznie wczoraj. Tak, czyli faktycznie jak ktoś jak my wczoraj miałby wolne popołudnie, a mieszkałby jeszcze tak jak my na tym tu brzegu, no to faktycznie tu jest na dole zejść, wejście, bramka, kasa, jest to optymalne miejsce na start, na początek pobytu. Jest o którejś, no ale to myślę, że spokojnie by się dało radę wczoraj to ogarnąć.